Tak jak mówiłem Wam w ostatnim odcinku przed naszą przerwą wakacyjną, spotykamy się we wrześniu, a więc czas na kolejną garść nowości w ofercie Militaria.pl. Pierwsza nowość, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to kolejne udogodnienie, które wprowadziliśmy dla Was w naszym sklepie internetowym, a nazywamy je DHL21. Polega ono na tym, że jeżeli robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym wybierzecie opcję dostawy za pomocą kuriera DHL i złożycie zamówienie do godziny 21, a w niedzielę do godziny 18, towar przez Was zakupiony znajdzie się u Was już następnego dnia. Dotyczy to zarówno płatności online, jak i płatności przy odbiorze. Przechodzimy już do właściwych nowości produktowych. Pierwsza to wiatrówka PCP Hatsan Vectis QEC. Jest to wielostrzałowy karabinek PCP firmy Hatsan, działający w systemie Lever Action. Wiatrówka zasilana jest za pomocą systemu PCP, czyli sprężonym powietrzem znajdującym się w kartuszu. Strzela śrutem 4,5 mm Diabolo, znajdującym się w 14-strzałowym magazynku. Karabinek jest wyposażony w osłoniętą gwintowaną lufę Hatsan Arms, zakończoną integralnym tłumikiem QE. Osadę karabinka wykonano z wytrzymałego i lekkiego polimeru. Na kolbie umieszczono profilowaną poduszkę policzkową typu Monte Carlo oraz gumową stopkę. Mechaniczne przyrządy celownicze wyposażono w światłowody. Są one rozkładane w systemie flip-up. Karabinek wyposażono w podwójną szynę montażową w standardach 11 mm oraz w standardzie Weaver. Karabinek został wyposażony w system spustu Quattro Trigger. Jeżeli szukacie solidnego noża z głownią stałą, to mamy dla Was taką oto propozycję. Jest to nóż Sanremo S738. Jest to nóż EDC w konstrukcji full tank, czyli z czpieniem klingi przechodzący przez całą rękojeść. Głownia o profilu clip point wykonana została ze stali nierdzewnej 8CR13 MOV. Ostrze wykończone zostało metodą stonewashed. Rękojeść stanowią okładziny z laminatu szklano-epoksydowego G10. W komplecie z nożem znajduje się wygodna kydeksowa kabura ze skórzanym paskiem do montażu na pasie. A teraz dwie nowości z firmy Budget Outdoor, koszulka polo oraz bluza linii Combat Shield. Bluza i polo uszyte są z lekkiego, jednocześnie trwałego materiału. Korpus wykonano z połączenia bawełny i poliuretanu. Materiał jest rozciągliwy i dobrze dopasowuje się do kształtu sylwetki. Z kolei ramiona uszyto z bawełny i poliestru z zastosowaniem splotu ripstop, który charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na rozdarcie. Bluza na obu ramionach posiada kieszenie zamykane patką z rzepem. Na kieszeniach naszyto panele Velcro, co pozwala na personalizację wyglądu bluzy przez podczepienie do nich różnego rodzaju emblematów, np. flagi państwowej, godła jednostki albo tzw. moral patche. Zarówno bluza, jak i koszulka polo posiadają kołnierz z zapięciem na zamek błyskawiczny. Kołnierz można zawinąć i nosić jak w koszulkach polo lub całkowicie zapiąć, aby uszczelnił dekolt i zabezpieczyć szyję przed wiatrem i otarciami. Bluza wykończona została kamuflażem typu Woodland, natomiast polo kamuflażem typu Atax. I na koniec mamy dla Was kurtki typu Softshell linii G-Fighter firmy Badger Outdoor. G-Fighter to kurtka z materiału typu Softshell, który skutecznie zabezpiecza przed wiatrem. Model wyposażono w 6 praktycznych kieszeni, 2 obszerne na brzuchu, 2 na rękawach na wysokości ramion, 1 na lewym rękawie zaraz nad nadgarstkiem i 1 z tyłu z dostępem od prawej do lewej strony. Główne kieszenie wyposażono w D-ringi pozwalające na przykład na przymocowanie kluczy oraz specjalny otwór na kabel od słuchawek. Na kieszenie na ramionach naszyto panele Velcro, do kurtki można więc przyczepić dowolne naszywki lub emblematy, np. flagę państwową, godło jednostki czy tzw. moral patche. Softshelle występują w 2 kolorach, czarnym oraz w kolorze kojot. To tyle na dzisiaj, mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na nasz Facebook, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o aktualnych promocjach, konkursach oraz to wszystko, co się u nas aktualnie dzieje. I oczywiście zaglądajcie na nasz kanał YouTube, zasubskrybujcie go i pamiętajcie o tym, aby nacisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia!